Cześć, tu Gurtanki, wracamy do Pankillera Paroxyzm. Dziś zmierzymy się oczywiście z dokami, ale zanim zajmiemy się dokami, chciałem wam pokazać, jaką kartę zdobywamy na Wenecji, już naprawionej Wenecji. Ale zanim tą kartę zdobędziemy, to niestety znowu sobie ponarzekam i to ostro. Lothar naprawił Wenecję, wyszedł patch naprawiający, no to ja myślę sobie, wczytam po prostu zapis gry z końcówki mapy, ten, który wykonaliśmy ostatnio, gdy próbowałem kartę zdobyć. No i co się okazało? Że wszystkie sejwy bezpośrednio z Wenecji wyparowały po patchu. I musiałem całą Wenecję od nowa przechodzić. Możecie sobie wyobrazić, jaki byłem z tego bardzo zadowolony, bo lubię powtarzać takie duże poziomy. Dobra. Kamienna skóra, czyli połowa damage'a, który dostajemy, wraca jako podwójny damage dla przeciwników. Super karta, dobrze, że nowa. Przydałby się nowy obrazek do niej. No i dobra, zaczynamy doki, bla bla bla. Tu nam by się przydał zamiast mrocznej duszy coś innego, a mianowicie numer bestii niekompletny. Dlaczego, to już wam mówię, bo zaczynamy bez amunicji wybuchowej, a na tej mapie mamy właśnie misję na kartę, żeby zabić jak najwięcej przeciwników wybuchami. I taka moja dobra rada, że lepiej tą misję mieć z głowy wcześniej niż później, bo później zaczynają się miejsca, gdzie możemy sobie własnymi rakietami wielkie kuku zrobić. Więc lepiej to zrobić na początku. A na początku nie mamy amunicji, prawda? Dobra, zaczynamy. Jesteśmy w naszych ukochanych dokach. Od razu bierzemy się za sekret. Muszę tu akurat co do sekretów Lothara pochwalić, bo usunął kilka bardzo, bardzo chamskich sekretów. No. I na tym by się chwalenie za ten poziom mogło skończyć, bo... No i osłabił nam jednego pajaca, którego wszyscy nienawidzimy. Czyli pana z gwoździarką, ale zaraz, no właśnie, możecie już widzieć, z czym będzie problem na tym poziomie. Z tym. Szukałem wejścia do tego sekretu bardzo długo i no i nie znalazłem. Jedynym wyjściem jest po prostu użycie naszego poszukiwacza, którego sobie teraz użyję. Ponieważ stąd jest się najłatwiej tam dostać. Jestem za daleko chyba. O! Brawo. Mamy sekret. Za pomocą poszukiwacza da się też dostać z dołu. No właśnie, ale z dołu będziemy tracili masę hapeków, bo postać się będzie rozpędzała i uderzała w ściany. Tak to niestety działa użycie tego harpuna, przynajmniej przy tak wysokich wysokościach. Wysokie wysokości, masło maślane. Dobra, teraz muszę wykminić tylko jak stąd zejść. O kurwa, nie! Znalazłem jump pad. Aha, czyli na dole musi być drugi jump. Nie! Dobra. Prawie cała zbroja poszła w pizdu, ale przeżyłem. Uciekamy, uciekamy, kurwa, chowamy się przed tymi snajperami. Kurwa, muszę ich wybuchami zabijać, no. Jeż kurnie. No i widzicie, sobie kuku robię sam. Ja pierdolę, widzicie to? Się mogliśmy złotą zbroją nacieszyć długo. Zdychaj, szmato. Kurwa, jaki oni mają aim. Ale mnie zlali. Naprawdę widać po mnie, że zbierałem sporo sekretów, prawda? No patrzcie, kurwa, jak mnie farmi gnój.
Ale nienawidzę tych przeciwników, Boże. Gdzież tak farmić gracza? No ja pierdolę. A i on se ucieknie, bo ja muszę go lać misją. Misję muszę robić, o chuja. Ja pierdolę, ten poziom zawsze mnie wkurwiał tylko tymi pajacami. Już się odpalam na początku, ale no naprawdę, no widzicie, no 200 ileś HP. No, co prawda tylko 60 punktów tam mieliśmy chyba złotej zbroi. No ale to kurwa, no już przesada, no. Jak mi zlali. Ale dobra, już nie będę się cofał. To jest kurwa. No nie. No nie mówcie mi, że jest jakiś bug. Ja pierdolę, jest bug. Super. Super nam się doki zaczynają. I wiecie co będzie, co oznacza ten bug w tym momencie. Że ja będę musiał powtarzać całą pierwszą sekwencję poziomu. Tak to działa zajebiście. Nie no, to jest po prostu... I dlaczego ten bug tu jest? No kurwa, no podejrzewam dlatego, że gra nie przewidziała, że stamtąd zeskoczę. Ja pierdolę. Nie ma jumpada na górę, nie ma innej opcji, no. Ja się nie będę poszukiwaczem z dołu przyciągał, do chuja pana. Dobra, czytujemy. Dobra, wymyśliłem, że oszukamy trochę grę, wiecie. Ja pójdę tam, do tego sekretu i zawrócę tutaj z powrotem. W ten sposób gra pomyśli, że stąd zeskoczyłem tam. I być może nam się checkpoint otworzy. Dobra. F5. Taka w razie zgonu, wiecie o co chodzi. Dobra, panowie, udało nam się. Zejdziemy sobie teraz na dół. I oczywiście F5, bo wiecie, że w dokach nie wszystko jest takie łatwe do powrotu, w razie czego. O, dobra. I teraz pewnie będziemy mogli prawilnie z nimi walczyć. No tak, jazda windą, no to też pamiętam z doków. No zabawa przednia. A no tak, ja muszę ich zabijać w inny sposób. Dobra, tych dwóch nam zaliczyło jako do eksplozji. Wiecie co, to może nawet tak źle nie wyjść, bo... I HP będziemy mieli więcej wszystkiego. Gnój. No. What the f... Szybko, szybko, pan killer! Ja pierdolę, wy to widzieliście? Co to było? Co mnie odrzuciło? Co mnie odrzuciło za... Nie, widzicie, coś jest nie tak z poziomem. Kurwa mać. Ile razy ja będę to miejsce powtarzał?
Nie no, zajebista zabawa, wiecie? Będziemy kurwa na odcinku przechodzili jeden checkpoint. Nie wiem, co ty, Lothar, tu zmajstrowałeś. Co tu się odpierdala, kurwa? Jeszcze raz będę przechodził ten checkpoint i kończymy odcinek, bo już mam kurwa dosyć powtarzania tego w kółko. Przecież ja pierdolę. Oczywiście tym razem skracę o wiele większą ilość HP, bo tak ta gra wygląda zawsze. No ale co mnie odrzuciło? Widzieliście? Coś tak jak jakby jakaś siła niewidzialna. Może odłamek? Chuj wie. Kurwa! Oczywiście w odłamek trafiłem przed sobą. Plecy. O to chodzi, to jest gwoździarka do chuja, a nie karabin snajperski. Gdzie to ścierwo? Dobra. I teraz ostrożnie, ostrożnie. Z daleka zdetonujemy te gówna. Ale no wiecie co, to jest jakieś kurwa nieporozumienie, przecież ja to przechodziłem. Co tu się dzieje? O, widzieliście jak poleciał. To pewnie mi odłamek tak wyjebał, ale no... No nie wiem, no to jakiś koszmar jest. A, dobra, zanim sobie dalej pójdziemy, to omówimy sobie sekret, do którego ja się dostałem trochę po partyzancku, używając karty poszukiwacz. Moje pytanie do Lothara jest bardzo proste. Jak bez karty poszukiwacz tam się dostać? Bo prosiłbym o odpowiedź, bo ja tutaj nie znalazłem nic, co by mi pomogło tam się dostać bez karty poszukiwacz. Windy nie ma, skoczni nie ma. Skocznia jest na górze, ale no co mi po niej? A druga sprawa, no Lothar, musisz naprawić błąd. To nie może być tak, że ja złażę z sekretu tutaj i już checkpoint mi się nie odpala. Dobra, w razie czego, żeby mi nie wypchnęły te odłamki znowu do wody. Kurde, patrzcie, w końcu checkpoint będzie drugi. Zdychaj, ścierwojadzie. Patrzcie, jaka farma. Ach, mi wkurwiają oni. Nienawidzę gości z gwoździarkami. O, mamy nowy sekret. Znaczy nowy. On się już w kilku, kurde, modyfikacjach pojawiał, więc... On taki nowy nie jest znowu. Dobra, tej zbroi nie weźmiemy. Ten święty przedmiot to nie sekret. Od razu uciekamy stąd, bo to jest taka pułapka, że cholera. Ja pierdzielę, znowu w odłamek strzeliłem, no. I cała zbroja poszła w pizdu. Kurwa, ty skąd?
ale będziemy HP-ki oszczędzać. A musimy bardzo uważać. Widzicie, ile oni wytrzymują? Kurwa mać! No tak, na plecy się pchają tutaj, zapomniałem. Gnój. Kurwo jebana! Jak mi wylas! Ach, ten odcinek będzie pełen przeklonów, no bo nie, no niestety, no na dokach się inaczej nie da. Koniec ammo. Oczywiście ja na strzelnicy muszę stać, otwartej, dla przeciwnika. Dobra, ścierwo zabite. Aj, o tych marynarzach to już tyle razy gadałem. Dlaczego to jest zjebany przeciwnik? Dobra, nic nie pominęliśmy, idziemy dalej. Tutaj od razu wiadomo, detonujemy to. Kurwa mać. No, super, będziemy skakali bez zbroi. A no właśnie, mamy karty, no tak. O kartach złotych nie wspomniałem, że tutaj się przydaje też Iron Skin. Wiadomo dlaczego. Kurwa. Na szczęście tutaj te skoki nie będą bardzo trudne. Mamy poszukiwacza. Jeszcze raz podkreślam, jak ta karta jest przydatna. Szczególnie ten jej harpun. Z reloada prosto. Oczywiście bierzemy w piątkę, bo może mnie wybić z ogromną prędkością gdzieś. Dobra. W piątka. Wchodzimy na górę. I tu mamy... sekret, którego nie ma, przynajmniej nie powinno być. I teraz zapytacie mnie, co zrobić. Oczywiście nie skakać, ani nie używać poszukiwacza, bo jak użyjemy poszukiwacza, to wam teraz pokażę, co się stanie, bo to jest bardzo zabawne. Czekajcie, może mi się uda wciągnąć. Kurwa. Udało mi się, tylko że ile HP straciłem. Aha. Aha, dobra. Trochę zjebałem, ale... I tak będę używał Iron Skina, więc... Tu mi ten damage właśnie zadał ten rozpęd, o którym wam wspominałem. Dobra, będziemy skakać na YOLO na dół z użytymi kartami. Żeby się nam na coś przydały jeszcze.
Oczywiście teraz skurwysyny sobie włączyli niezniszczalność. Koniec ammo. Pierdziele ze wszystkich stron. Dobra, jest amunicja do misji. Mamy prawie połowę zabitych z eksplozji. Ale skoczyłem. Ale skoczyłem. Ja pierdolę. Ja mogę tu zdechnąć. A wiem, że frajer został po drugiej stronie. Ale skoczyłem, naprawdę. To taki skok był. Dosłownie skok wiary. Tylko zmarnowałem hapeki. Patrzcie, jak on... Co to jest? Co to jest? Co to za przeciwnik? On się obrócił i w parę sekund mi... Jeszcze damage zadał. Dobra, na szczęście tu mamy sekrecik z hapekami, więc nie będzie problemu. I mamy poszukiwacza, która nam ułatwi mocno wejście do tego sekretu. Oczywiście klikamy w piątkę, bo zawsze może mnie poszukiwacz też wywalić poza mapę. Proszę, nowy sekret. I dobra, i idziemy po zbroję oczywiście, bo mamy na dziobie statku zbroję. Zobaczcie, jaki pro, jak skacze. Od razu sobie podejdziemy po sekret. Albo nie. Cię podleczymy trochę kosztem tych demonów. Kurwa! O co chodzi? Wiesz, odskakiwałem. Cię podleczyliśmy, zajebiście. Oni się będą na odległość blisko pchali, a ja muszę z RPG ich tłuc. Tą misją zauważyłem, na tym poziomie jest jeden problem. Otóż większość przeciwników przyjmuje więcej niż jedną rakietę na mordę. Co sprawia, że tych rakiet nam dużo schodzi, a jak widzicie, ja jestem cały czas na dolnym limicie amunicji. Tych panów na przykład nie mogę zabijać rakietami, bo po prostu je marnuję. No i patrzcie, pijaki przyjmują na... Wypierdalaj. Rozwiązaniem tego problemu to mogło być po prostu umieszczenie więcej amunicji do RPG, do naszej rakietnicy, albo po prostu zastąpienie amunicji częściowo tej do minigana, bo i tak widzicie, tego minigana nie używam, a amunicji mam od chuja. Jeszcze trochę. No i widzicie, no jedna skrzyneczka, ta skrzyneczka nam pójdzie, no druga skrzyneczka. Nam pójdzie na tych panów dwóch, no, bo oni będą przyjmować po dwa pociski. O Boże, pleców jeszcze idą. No i dobra, mamy 101 zabitych od eksplozji. Jeszcze tylko 50 i będzie spoko. No teraz będziemy mieli tryb demona. To trzeba bardzo uważać, bo to jest tak niebezpieczne miejsce. Będą nam ze wszystkich rogów wyskakiwały. Ścierwa.
O kurwa, o kurwa. Patrz jak... Nie no, uciekamy stąd, bo to jest jakiś koszmar. Koniec amunicji. Nie ma amunicji wybuchowej, no niestety. To będzie główny problem na tym poziomie. Dobra. No, jako że mamy poszukiwacza, to zbieranie sekretów nam się bardzo, bardzo ułatwiło. No, jest amunicja. No dobrze, zaraz sobie misję na kartę zrobimy. Ciut do przodu muszę się podbić. O, widzicie? I teraz się muszę podbić tak, o. Widzicie, ten poszukiwacz czasem nas na boki wybija dziwnie. Ciut wyżej. No i mamy sekret zebrany. Nie będziemy musieli po Gzymsie zapierdalać. Teraz tam sobie wejdziemy. No przyciągaj mnie, ty cholero jasna. No. No to jest właśnie ten poszukiwacz. Wraz ze spadkiem odległości spada też jego przyciąganie, nie? Trzeba tak wymierzyć, żeby wskoczyć o tam, gdzie nam trzeba. No i dobra. Dwa sekrety nam zostały. Na razie skupmy się na misji, na kartę, wiecie, bo słabo to wygląda. Mamy jeszcze 30 typów do zabicia rakietnicą. Kurde, alkoholiki wszystko przeżyją. No i super. Ubici, ubici, mamy 135, czyli 15 typów nam zostało. No teraz to już takie łatwe nie będzie, bo oni będą w ciasnych przestrzeniach wszyscy. Ła, jak mnie wybiło. Mamy sekret, no i został nam jeszcze jeden sekret znany nam z podstawki, czyli tam umieszczone mega HP-ki i zbroja chyba.
No i baczcie, tutaj jest strasznie ciężko w takim środowisku walczyć przy użyciu tej rakietnicy. Kurde, wynocha. No i widzicie, do minigana mamy ammo kupę, a do rakietnicy dupę. Dobra, czterech typów do zabicia z rakietnicy i będziemy mieli misję z głowy. O kartę się już raczej nie musimy martwić. Sekrety też będą ogarnięte. Super. Moim zdaniem co do sekretów, tylko ten sekret numer 2, który jest tam na samym początku, na drugim żurawie, to z nim jest problem, bo no, naprawdę nie mam pojęcia, jak się do niego dostać. A reszta jest super. Przynajmniej z poszukiwaczem, bo bez poszukiwacza to by było przejebane. Głupi nie jestem, nie po to tą kartę zdobywałem, żeby jej teraz nie używać. I się męczyć na jakichś sekretach. Idziemy standardowo, czyli po linach. Mówię standardowo, bo to jest bezpieczne. Bezpieczniejsza trasa niż po tych belkach bocznych. W belkach bocznych można się spierdolić szybko. No i super. Ostatni sekret. Skaczemy na dół. Nie, to są te kontenery. Opsa. Opsa. No i super. Dobra, misja na kartę zrobiona. Zobacz, możemy zacząć walczyć na poważnie. Kurwa, strzelanie przez ściany? Tego jeszcze nie było. Wdychaj. No i super. Mamy praktycznie... Aha. Już więcej nie zginę od gaśnicy. Kurde, jaka żywa fala mięsa. Chciałem beczkę im podesłać, ale już mnie tak wypchnęli, że... Możemy sobie tam wejść. Tutaj obecnie jest tylko amunicja, nie ma sekretu.
No. I reszta poziomu lightowo ukończona. O. Nie da się krzesła wyjebać przez okno. No i dobra, skończymy. Tylko wiecie co, już będę przezorny i zapiszemy w tym miejscu. W razie czego, jakby coś się miało stać i zobaczymy jaka to karta. Dobra. Absolutna nienawiść. Pierwszy damage zadany do przeciwnikowi w serii zadaje wszystkim wokół 50. Czy następnym w serii 50% damage'a. No i cóż, teraz czeka nas stary klasztor, jeden z moich ulubionych poziomów, na którym nie będziemy mogli zbierać dusz. Ciekawa misja, nie powiem. Już się zastanawiam, jakie karty bym na nią wziął, ale dobra, to już nie na tym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć.